Na pewno jestem smutny, że mecz jest przegrany. No, przygotowania były, każdy mógł pojeździć, posprawdzać, ale za dużo nie z tych treningów nie wyszło. Szkoda, że drużyna ma tyle defektów, bo mówię, no, Frediemu się przytrafił defekt i coś tam się podziało. Max też defekty, także no, mówię, trudno jest. I też no, nie najlepsza dyspozycja niektórych zawodników, także no, przykro jest mi, ale trzeba przeknąć gory porażki i dalej pracować, żeby było lepiej. No co, no, bratobójcza walka. W Grudziądzu mamy wielu przyjaciół i się dobrze czujemy, ale no, trzeba było walczyć i cały ten sport przenieśliśmy tam za ten płot. I fajnie, zawodnicy dawali z siebie, każdy bardzo chciał, zresztą było to widać i po drużynie z Grudziądza i po naszej. Oczywiście współczuję im, że przegrali mecz, ale z drugiej strony nam to daje też troszeczkę taki wentyl bezpieczeństwa i oczywiście z tego powodu się cieszymy. Jeżeli drużyna, mówię, no nie wygrywa, to wiadomo, że wszystko jest problemem wtedy, ale przygotowania były, wszystko było przygotowane tak, jak powinno być i no, chyba nie mogą za bardzo narzekać to, co było na torze. Janek znalazł dobre ustawienia od początku i szedł we właściwą stronę, oczywiście to cieszy. Natomiast pewniaków w żużlu nie ma, Tuniki wcześniej zrobił 18, dzisiaj tak dobrze nie pojechał, to o tym pokazuje. Jak ci pasuje sprzęt, pasuje wszystko, to można jechać. Tym bardziej Janek tego toru nie za bardzo lubi, a mimo wszystko świetnie pojechał, z czego się niezmiernie cieszymy. No, jeżeli i Max zrobi 3 punkty, Norbert 3 punkty, no to już wiadomo, jest decyzja, do której ja się przyznaję, że no, musiałem postąpić. Jeżeli w czterech biegach też nikt nie wygrywa biegu, to postawiłem na juniora. Bardzo miłe, bardzo się cieszę, że Grzegorz taką formę prezentuje, oby utrzymał ją jak najdłużej i oczywiście składamy ręce do oklasków za postawę Grzegorza i oby było tak dalej.